Dzień dobry, serdecznie witamy wszystkich hodowców. Super Gołąb gości dziś w oddziale Kalisz. Po wczorajszej wizycie u kolegi Rafała Gronostaja, gdzie w oddziale Turek był lot Reine z odległości 750 km. Dzisiaj gościmy u kolegi Tomasza Augustyniaka. Witam, Tomku. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolega Tomasz ma lot z miejscowości Ludwigsfelde. 330 km. Kolega Tomasz, ile posłaliście gołębi? Wiesz, ile gołębi poszło z całego oddziału? Dokładnie nie wiem. U nas w sekcji było ponad 700. A 700 gołębi. Ja dałem 84 gołębi. 84 gołębie. Wszystkie gołębie włożyłeś, czy zostawiłeś jakieś gołębie? Kilka sztuk zostawiłem. Kilka gołębi zostało tutaj na gołębniku. Powiedz nam, Tomek, lecisz totalnym wdowieństwem, klasycznym, czy jak to u ciebie wygląda? Totalnym. Lecisz totalnym, czyli partnerów nie zostawiasz w domu? Nie zostawiam, idą wszystkie gołębie. Wszystkie gołębie idą na lot, także... Co do nogi. Aha. Czyli kolega Tomek. Powiedz mi, jak, bo z tego co wiemy, jesteś czołowym hodowcą i oddziału tutaj kaliskiego i okręgu kaliskiego. Powiedz nam, jak... W tamtym roku jeszcze w kategorii B się załapałem w 50 Polski, nie? Aha, 49 był. Czyli byłeś 49 w Polsce, także też dobry wynik. Powiedz nam, Tomek, jak porównujesz te sezony, zeszłoroczny sezon, a ten sezon? Dużo gołębi miałeś na spisie? No, w tym roku miałem 150 gołębi na spisie, 70 miałem gołębi starej i 80 rocznych. No ale w tym roku ciężki sezon i dużo rocznych położyłem, nie? No jest jedna czwarta może została tych rocznych. Tych roczniaków. No słychać po oddziałach, że bardzo dużo rocznych ginie. Niektóre oddziały już poprzerywały, nie? Poprzerywały loty. Zrobili pauzę. Tobie powiedz, jak idzie teraz w tym sezonie, który jesteś w oddziale? No, w trójce. Na razie jestem w trójce i tak się z Januszem Schowruńskim, ze Zdzichem Koncmanem się zamieniamy miejscami. Przypomnimy tak, że Zdzisław Koncman to jest wieloletni mistrz tutaj oddziału kaliskiego, okręgu. Janusz Skowroński jest znowu wicemistrzem, drugim wicemistrzem w kategorii A z zeszłego roku. Także masz tutaj, Tomek, z kim rywalizować. Także nie jest lekko. Nie jest lekko. W okręgu też masz różne gwiazdy. Tak. Także jest tutaj z kim polotować. No do przylotu gołębi już nam dużo nie zostało, około 15 minut, także... Dzisiaj powinno być w miarę szybko. Tak, wiatr jest bardzo duży, mocny, także... No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Powiedz, Tomek, czy ty, jaki prowadzisz system karmienia, jak przygotowujesz gołębie do lotów? Poszczególne loty wybierasz, karmisz lekko, mocno, jak to u ciebie wygląda w hodowli? Znaczy po prostu karmię praktycznie tak samo, nie? Na 300 trochę lżejszą karmą, a na 500 po prostu daję więcej karmy lotowej, czysto lotowej, nie? Ale karmę sobie sam mieszam. Jakieś produkty, środki w tygodniu, wywozy, obloty? Ja, czyli wywozy w ogóle nie robię. Oblatuję tylko raz dziennie po południu z racji tego, że nie mam rano czasu. Nie? Czyli twoje gołębie nie są wcale oblatywane rano? Nie. Nie latają wcale rano, rozumiemy. Ja chyba, że mam czas, to samice rano podgonię, ale tak że jadę wcześniej rano do pracy, także nie mam czasu. Samce latają raz dziennie, a samice nieraz tam pod koniec tygodnia podgonię dwa razy, nie? Powiedz mi, mówisz, że lotujesz totalnym wdowieństwem. Powiedz, u ciebie, która płeć dominuje? Samczyki czy samiczki? Samice dużo lepiej lecą i nawet widać na listach, mają więcej konkursów. I do kategorii tak samo, nie? Większość samic. Tam może dwa, trzy samce, co zrobią kategorię, a reszta to samice. A reszta to są samiczki, które u ciebie siadają. Czyli samiczki powracają pierwsze na gołębnik, nie mają partnerów, czyli im to jednak nie przeszkadza. Nie przeszkadza im to. Nie przeszkadza, także no widzimy jednak. Powiedz nam jeszcze, Tomek, czy lotujesz gołębiami od początku do końca sezonu, czy zostawiasz sobie gołębie, wybierasz pod kategorie jakieś, czy lecisz całym gołębnikiem? Nie wybieram gołębi, nawet nie patrzę, czy któreś kategorie. W tamtym roku to nawet mi Janusz dopiero dzwonił, że mam w kategoriach. Czyli nie przykładasz się do kategorii? I po prostu nie napalam się naprzód. Gołębie lecą. Idzie po sezonie dopiero. Gołębie lecą cały. Weryfikacja i dopiero patrzymy, co tam jest i
a nie nastawiam się tam do przodu. Powiedz nam, Tomek, jeszcze, jak lotujesz gołębiami rocznymi? Czy one idą też z totalnego wdowieństwa, wszystkie loty, czy... Roczne tak samo idą z totalnego wdowieństwa, nie kładę je od początku do końca, tylko nie idą na maratony. Czyli lotujesz twardą ręką, ale oszczędzasz je trochę na... Na siedemsetki, także... Nawet nie liczą się do mistrzostwa rocznych, to... Bo one są poza... Daję tylko te, co mi tak się notorycznie spóźniają, to je kładę te roczne na maraton, nie? Ale w tamtym roku powkładałem i tak po 3 lety. Powiedz nam, Tomek, na jakiej hodowli, na jakich gołębiach, szczepach masz opartą swoją hodowlę? Czy masz jakiegoś takiego hodowcę, gdzie corocznie sprowadzasz od niego gołębie, mam, czy masz... z oddziału Tworóg. On teraz chyba nawet lutuje w Toszku. Tam jest koło Gliwic, kolega Joachim Burda. Od niego mam gołębie tam od 2009 roku. I tak co roku coś tam zawsze od niego sobie przywiozę. A w 2010... Czy on tam ma stare takie stare rasy, Jansen, Dr. Linz, Stichelbaut z tego Nationala Schellens. Aha. Czyli tak. W 2010 roku sprowadził on tam jeszcze gołębie od Rainera Putmana z linii Fineke 5000 i z Kanibala, i z tych gołębi mi się bardzo dobrze sprawują te gołębie. No i od kolegów tam Jasińskich, jak byliśmy w oddziale Pleszew, też tam mam trochę gołębi, nie? Czyli wcześniej lotowałeś w oddziale Pleszew też? Tak. Od 2009 do 2013 roku, nie? Rozumiem. A powiedz nam, Tomek, jeszcze na co zwracasz uwagę podczas oceny gołębia, na budowę, oko? Czy ma to u ciebie jakiś wpływ, czy po prostu nabywasz gołębie po gołębiach lotowych? Musi mi się gołąb podobać, nie? Musi dobrze leżeć w ręce, mieć skrzydło. Wygląd, oko. Aha. Ja tam nie jestem jakimś znawcą skrzydła, czy... Czyli ogólnie musi ci się podobać, nie zwracasz uwagi na budowę. Nie znam się na tym dobrze, nie? Po prostu musi mi się podobać, nie? Rozumiem. Rozumiem. Powiedz nam, Tomek, jak liczne masz stado, ile par masz w rozpłodzie? No, w rozpłodzie mam około 30 par rozpłodowych. Coś tam co roku zawsze przywiozę i coś usunę i tak się... I tak to się kręci. Tak to się kręci. Mam teraz... Ile masz młodych 130, w tym roku? 130. Powiedzmy... Po gołębiach lotowych, raczej rozpłodowych, mam 2 lęgi. I po tych dobrych gołębiach lotowych mam też pozostawione... Czyli u ciebie gołębie lotowe też wychowują młode, tak? Tak, tylko że zostawiam im po jednym młodym, rozkładam, nie? Rozkładasz. Te, co chcę zostawić, to... Czyli jak większość hodowców hodujesz po najlepszych parach lotowych, albo podkładasz te młode. Gołębie rozpłodowe parzę sam, a gołębie lotowe dobierają się same w pary, nie? Mhm. Ale tak zawsze się sparzą, że... Powiedz nam, chociaż jeszcze nie jest sezon gołębi młodych, czy u ciebie też pojawia się to adeno, choroba, jak u każdego? W tamtym roku też na pierwszy lot nie kładłem, a później już nawet nie lot, tylko przelotowałem je na gumki, nie? Nie odbijałem. Aha, czyli nie bierzesz udziału w mistrzostwie gołębi młodych, no. W sumie cały sezon jest poświęcony gołębiom starym, także... Tak, sobie dałem spokój. Ale młody lotujesz od początku do końca, czy tak, tylko wybierasz kilka lotów? Tak, jeszcze sami wywoziliśmy do 120 km, to w tamtym roku chyba z 10 lotów zaliczyłem. Aha, a powiedz mi, selekcjonujesz młode po sezonie lotowym ich, czy po prostu wszystko, co przylatuje, to zostaje? Nie, wszystko zostaje. Wszystko zostaje, czyli możesz powiedzieć, że gołębie, które nawet słabo leciały za młodego, później lepiej lecą za gołębia starszego, tak, czy... Tak, mnie właśnie jest teraz, kiedyś jak zaczynałem, to właśnie te, co leciały mi szybko na młode, to później nie leciały na stare, nie? Tak też jest wielu hodowców, którzy w Polsce twierdzą, że gołębie, które młode, które są szybkie, szybko giną później za gołębie roczne, tak, i starsze. Dwa, trzy loty ich nie było, a po prostu te gołębie, co wolniej przylatywały, czy tam spóźniały, to później dopiero na stare się zaczęły pokazywać. I też tamte gołębie, co takie szybkie na młode były, pousuwałem, bo to tylko na młode leciały. I teraz mam gołębie, po prostu lecą wolniej na młode, a tam zawsze w tej dziesiątce byłem na te młode. Rozumiem, czyli nie przeprowadzasz jakiejś dodatkowej selekcji po lotach gołębi młodych, zostaje praktycznie wszystko, co zostało, tak? Dużą wartość dla ciebie jednak mają te gołębie, które trochę przylatują wolniej później i się uczą. Tak.
Powiedz nam, Tomek, jeszcze, czy mógłbyś podzielić się jakimiś swoimi istotnymi spostrzeżeniami na temat hodowli, ewentualnie opowiedzieć, co chciałbyś dla takich początkujących hodowli, młodych hodowców. Masz jakieś takie swoje spostrzeżenia, bo już parę lat do związku należysz, czy coś? Należy od 2009 roku. Rozumiem. Także na razie nie chcesz nikomu nic podpowiadać tutaj. Co podpowiedzieć? To trzeba dbać. Musi być dobry gołębnik, żeby wentylacja była dobra i zdrowe gołębie, nie? Rozumiem, że ty swoim gołębiom trochę czasu poświęcasz, chociaż tylko treningi, tak jak mówisz, że odbywają się raz dziennie po południu. Trzeba się trochę nachodzić przy nich, nie? Żeby to wszystko było zdrowe, porządek był i... Gołębnik jest też bardzo ważny i zdrowe gołębie, żeby i dobre gołębie trzeba trafić od początku, nie? No bo jak nie ma gołębi, to... Ty tutaj w swojej hodowli trafiłeś już na takie gołębie, bo wyniki masz, także... Jakoś to się układa. Wszystko. Także... No dobrze, czyli dziękujemy. Ostra selekcja, kosz robi swoje, tak, czyli... Wszystko wyczyści, co nie potrzeba. Dobrze, to dziękujemy ci, Tomku, i czekamy, bo za parę minut mogą się pokazać już gołębie. Kolega Tomek przedstawi nam tutaj, jeszcze pokażemy gołębniki, w których znajdują się gołębie. Ten gołębnik należy do gołębi... Do gołębi wdowców. Do gołębi lotowych, starych, tak? Lotowe, tak. Jest tak. 5 przedziałów dla wdowców, tam są jeszcze 2, tylko tam są drzwi zasunięte, bo tam są jeszcze zostały 8 gołębi, co nie poszły na lot. A tutaj mam do samic na wdowy, nie? A, na końcu jest gołębnik. Obie sobie przepuszczam. Czyli tak jak u większości hodowców, w totalnym wdowieństwie gołębie są obiegowo wypuszczane. Dalej tutaj masz, Tomku, gołębi młodych, tak? Gołębie młode. Tutaj one wchodzą tym wlotem. Tak. U góry mają wolierki, tak, możemy zobaczyć. Czy twoje gołębie przechodziły już adeno w tym roku? Nie, jeszcze nie, na razie nic nie miał. Na razie są zdrowe. Ale ty nie masz gołębi z zimowych lęgów, nie, tak? Nie. Wszystkie nie. Twoje gołębie są... Kwietniowe i majowe. Z wiosennego lęgu. Tak. Także... Czyli jeszcze nie śpieszysz się z wywozami gołębi młodych, tak? Nie, dopiero będę je teraz szczepił. Aha. Odrobaczone, dostały na żółty brzuszek i teraz... A badasz gołębie też młode czy stare? Nie badam. Nie badasz przed sezonem gołębi. A jaką szczepionką szczepisz swoje gołębie młode? W tamtym roku szczepiłem szczepionką, kurczę, jak ona się nazywa. To była ta czeska. Kolumba? Nie, Salmowir. Nie szczepisz tutaj naszym czeską szczepionką. Na ten herpes wirus. Aha. I zdało to rezultat u ciebie? Tak. Czyli jesteś zadowolony. To szczepionka w tym... na paramyksowirozę i ten herpes wirus, coś takiego. Bo 2 lata temu mi gołębie przylatywały z lotu i uzawiły im oczy. Myślałem właśnie, że to jest ornitoza. Dostały na ornitozę i w ogóle im to nie przechodziło i później tam takie miejsce wyczytałem, że to jest ten herpes wirus i zapuchnięte oczy mają i łza. Rozumiem. I zaszczepiłem w tamtym roku i już mi się to nie pokazywało. Przejdziemy może teraz do gołębnika rozpłodowego. Zobaczymy tutaj twoje gołębie rozpłodowe. I tutaj widzimy gołębie rozpłodowe kolegi Tomka. Mają bardzo obszerną wolierę. Tutaj jest część gołębi. Tomek, chcesz nam pokazać jakiegoś gołębia? Masz wyjątkowego? Z kanibala, z dobrego rozpłodowca. Tutaj są następne gołębie rozpłodowe. Gołębie mają tutaj, proszę, bardzo obszerne woliery. Proszę, jeden z asów. Mój dobry rozpłodowiec. Z którego on jest roku, ten gołąb? 2010 roku, to jest gołąb od kolegi Joachima Burdy. To jest właśnie od tego Rainera Putmana z gołębi Kanibali Rambo, nie? Czyli z gołębi Van Dijka. Tak. I mają taką cechę właśnie, że mają obrośnięte nogi, nie? Te Aha. gołębie. Na skarpetkach takich wychodzą. Czyli jak gołębie lekkie, można powiedzieć. Tak. Ale rodzeństwo też wychodzi po nim, tak? Dzieci też dzieci, mają... Dzieci też wyrzuca właśnie na tych skarpetkach i
No bardzo, bardzo. Ile masz gołębi na gołębniku lotowym z tego gołębia? Czy on ma co roku ma zmienić? Co roku zmieniam, ale mam tu zawsze pary te późniejsze sobie zawsze zostawiam do rozpłodu. Mam jego synów, wnuki, córki. Czyli już nie bezpośrednio po nim, ale też po dzieciach pokazują tak, się gołębie. Po gołębiach lotowych, po nim właśnie to sobie zawsze zostawiam też. Młode i też mi się ładnie pokazują, nie? Aha. Tego gołębia. Mam jeszcze jego dwóch braci z innych połączeń, ale z tej samej matki się wychodzą, nie? Rozumiem. Czyli dobrze, dziękujemy koledze Tomkowi, czekamy na przylot gołębi. I pojawiły się już pierwsze gołębie, dostaliśmy przed chwilą wiadomość na krótszym kilometrażu, a tutaj u kolegi Tomka gołąb już zaleciał. Jest drugi. Trzeci gołąb. Czyli są już trzy gołąbki. Są dwa następne, idą dwa następne gołębie, ale już wszystko przeleciało, idzie od tyłu. Rocznej. Chodź, 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 chodź. Czyli co, same roczne? Trzy roczne i dwa stare. Trzy roczne i dwa stare, czyli mamy już pięć gołębi. Można powiedzieć 30 sekund. Jest następny gołąb z kierunku też. Zobaczmy, ładnie się składa. Zginął nam gdzieś ten gołąbek. Jest tutaj. No, jest następny gołąb. Czyli już jest 7. Niezmęczony od tyłu, widzimy tutaj. Tutaj jest 7 gołąb. Ale co, spadają samce czy samice? Samice. Teraz nadeszedł z kierunku, jest następny gołąb. 8 wszedł, szybko nawet, i są następne. Płowy gołąb. Tam też siadają. Także jest nalot niezły. Pięć, to z kierunku wszystko przyszło. Tak, z kierunku. Halo? Halo? No, 13. Czyli mamy już 13 gołębi. Jest następny, 2. Gołębie już wróciły się, jedne przychodzą z kierunku, drugie z tyłu. O. Nie, ten jeden to nie był twój. Jak tam u konkurencji, coś wiadomo? A jak, na jakim on jest kilometrażu? I mamy chyba następnego gołębia. Też już zaleciał od tyłu. Jest tutaj, krąży. Schował nam się. Niby niezmęczone, z wiatrem latają, latają długo. Prosimy zobaczyć. Przeleciał. Zobaczymy, gdzie usiądzie, na dół czy do góry. Część rocznych wchodzi na dół, część rocznych wchodzi do góry. Więcej masz rocznych, Tomek? Nie, większość starych gołębi. O proszę, widzimy. Ale gołąb, który już przeleciał, przyszedł od tyłu. Mamy dwa następne gołębie. Odbijają się. Jest następny gołąb. Prosimy bardzo. Siada do góry ten gołąb. Proszę, jeden siada do góry. Obydwa do góry. Wiaterek się trochę wzmógł tutaj. 25 i 5 typowana. Jest ten, co przeszedł z wiatrem, też zawrócił. Tak, już z każdej strony. Ten się też tutaj pojawił. Dwie minuty siódemka z całości. Tutaj dzisiejszy reportaż.
pójdziemy jeszcze zobaczyć, może kolega Tomek pokaże nam jak, w jakim stanie, jak wyglądają dzisiaj gołębie po locie. Tutaj przyjrzymy się. Widać, że gołębie nie są mocno zmęczone. Lot z wiatrem. Ile Tomek jest wszystkich gołębi teraz? 66. 66 gołębi, także spokojnie sobie siedzą. Odpoczywają i przekąszają. Tak jest. Super dieta. Przyszedł kolejny gołąb. Także 67. Nie będziemy go już straszyć. Dziękujemy koledze Tomkowi tutaj za udostępnienie nam możliwość nagrania przylotu gołębi. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dziękuję. Do widzenia i dobry lot.